godzina 18, więc zaczynamy nasze spotkanie. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski, jestem prezesem Fundacji Wolności. Dzisiejsze spotkanie dotyczy zmian w prawie wyborczym, zmian w kodeksie wyborczym, zmiany dość duże, które wejdą w życie już od najbliższych wyborów samorządowych. Jeszcze mamy kilka miesięcy, dlatego warto, żebyśmy się zapoznali, żebyśmy wiedzieli, jakie zmiany nas czekają w tegorocznych wyborach. A na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy, myślę, że największego eksperta i największy autorytet, jeśli chodzi o kwestie wyborcze w naszym województwie. Jest to pan sędzia Jerzy Rodzik, sędzia Sądu Okręgowego i komisarz wyborczy w Lublinie od 2015 roku, czyli od ponad 2 lat, który nam się tutaj przedstawi swoje spostrzeżenia, swoje uwagi na temat zmian w kodeksie wyborczym. Myślę, że na początku oddamy głos panu sędziemu, natomiast w dalszej części spotkania będzie możliwe zadawanie pytań, bo jestem przekonany, że tych pytań macie państwo naprawdę sporo. Proszę, zapraszamy do zajmowania miejsc. To jest zorganizowana grupa do nas przyszła. Panie sędzio, prosiłbym o przedstawienie najważniejszych zmian w prawie wyborczym, zwłaszcza takich zmian dla nas, jako dla wyborców, dla obywateli, co dla nas się zmieni. I może mógłby się pan pokusić o taką ocenę, które zmiany są, jakie zmiany są najważniejsze na lepsze, a jakie zmiany są na gorsze, na co powinniśmy uważać. Oddaję głos. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Jerzy Rodzik. Jestem sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie i od ponad 2 lat pełnię funkcję komisarza wyborczego. Jeśli państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bardzo serdecznie witam państwa. Jeśli państwo pozwolicie, to ja sobie usiądę. Proszę państwa, z mojej perspektywy, jeśli chodzi o zmiany, które wprowadzone zostały w tym roku, które wprowadzone zostaną w 2019 roku. Znaczy, moja perspektywa ogranicza się, myślę, już do dosłownie pewnie kilku tygodni, bo właściwie w tej chwili od momentu wejścia w życie ustawy pełnię jedynie obowiązki komisarza wyborczego, ponieważ do czasu wyboru nowych komisarzy. Mówię nowych komisarzy, dlatego że w naszym okręgu, w Lublinie będzie 4 komisarzy wyborczych. Nie muszą to być sędziowie. Do tej pory funkcję komisarza wyborczego mógł pełnić tylko sędzia. Ja zanim zostałem komisarzem wyborczym, to po 1989 roku nie pokusiłem się o to, żeby policzyć, ale praktycznie w każdych wyborach brałem udział jako członek komisji okręgowej, czy jako wiceprzewodniczący komisji, czy jako przewodniczący komisji. W związku z tym, że prawo wyborcze to jest takie prawo, do którego my prawnicy i państwo jako wyborcy nie sięgamy na co dzień. Sięgamy po nie wtedy, kiedy wybory się zbliżają albo tuż przed wyborami. W związku z tym jest to taka dosyć niszowa gałąź prawa, aczkolwiek bardzo ważna. W związku z tym, zanim odważyłem się wyrazić zgodę na propozycję zostania komisarzem wyborczym, no to już miałem, że tak powiem, pewne doświadczenia, biorąc udział w wielu, wielu wyborach jako członek komisji wyborczych różnego rodzaju. Dzisiaj, proszę państwa, jeśli chodzi o aparat wyborczy, nasza ustawa, która obowiązywała, to było taka reakcja ustawodawcy po zmianie ustroju na to, żeby, no bo część z państwa pamięta, jakie były wybory przed 1989 rokiem, głosujmy bez skreśleń, prawda, 95% frekwencji. W związku z tym ustawodawca po zmianie ustroju doszedł do wniosku, że trzeba oddać kontrolę nad aparatem wyborczym sędziom. To nie jest tak, że tego rodzaju regulacje dotyczące organów wyborczych są powszechne w Europie. To
tej starej Europie. Ta nasza ordynacja była taka, bym powiedział, stosunkowo wyjątkowa, ale też powiem Państwu, że przedstawiciele innych krajów, którzy zajmują się organizowaniem wyborów, bardzo nam tego zazdrościli, że właśnie pieczę nad tym sprawują sędziowie, bo to był taki element gwarancji, że wybory odbędą się zgodnie z prawem. W 2014 roku, jak pamiętamy, nawalił system informatyczny. Nie ludzie, tylko system informatyczny. Też ludzie go zaprojektowali, ale no i stąd się zaczęły, myślę, zamiary ustawodawcy o tym, żeby zreformować i Państwową Komisję Wyborczą, i te organy terenowe wyborcze. No i owocem tego są obecne zmiany. Ja nie wiem, jakie doświadczenie, jeśli chodzi o prawo wyborcze, mieli posłowie sprawozdawcy, bo po prostu tego nie wiem. Natomiast zmiany, jeśli chodzi o aparat wyborczy, to jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, to ona będzie funkcjonowała do wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Potem wygaśnie mandat Państwowej Komisji Wyborczej i będzie inny sposób obsadzana niż dotąd, bo do tej pory to byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie Sądu Najwyższego i sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tej chwili po 2019 roku będzie 7 z 9 członków powoływał Sejm. I dwóch członków będzie z Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o komisarzy wyborczych, do tej pory w Polsce, w całej Polsce było 51 komisarzy wyborczych, teraz będzie ich 100. Kto będzie komisarzem wyborczym w Lublinie, komisarzami wyborczymi w Lublinie, tego nie wiem, bo te kandydatury będzie przedstawiał minister spraw wewnętrznych Państwowej Komisji Wyborczej, to ona dokona wyboru, ale moja wiedza na dzisiaj jest taka, że jeszcze ten wybór nie został dokonany. Nie przedstawiał kandydatów Państwowej Komisji Wyborczej. Prowadzona jest procedura naboru. Był jakiś kurs, który nie był konsultowany z Państwową Komisją Wyborczą, kurs ze znajomości prawa wyborczego. Tak jak powiedziałem, muszą to być prawnicy, ale mogą to być prawnicy bez doświadczenia. Jeśli chodzi o jeszcze kolejną nową instytucję, to są urzędnicy wyborczy, na których nabór też w tej chwili trwa. To są osoby, które muszą posiadać wyższe wykształcenie, nie mogą być członkami partii politycznych, nie mogą być osobami karanymi, no i muszą dawać gwarancję, że te swoje obowiązki będą wykonywać w sposób należyty. I tutaj jest ten problem, nawet bym powiedział niepewien, a duży problem, ponieważ tych urzędników trzeba w skali całego aparatu wyborczego w Polsce ponad 5 tysięcy, a zgłosiło się do tej pory 70 kandydatów. Także no, będzie z tym kłopot. Proszę Państwa, bo nabór ten Państwowa Komisja Wyborcza prowadzi również przy pomocy delegatur Krajowego Biura Wyborczego. To jeśli chodzi o nasz okręg, to na razie 10 kandydatów się zgłosiło, także niewielu. Jakie zmiany najważniejsze dla Państwa, bo ja tu mówię o aparacie wyborczym, dla Państwa, jak to dla wyborców. Więc ustawodawca przyjął w ustawie i napisał już wprost, że mają być przeźroczyste urny wyborcze. Te urny wyborcze przeźroczyste już są. Ustawodawca przyjął, że będzie transmisja online z wszystkich obwodowych komisji wyborczych. No i tutaj
jest pewien kłopot, bo też nie wiadomo, czy Krajowe Biuro Wyborcze zdąży z zakupem, z rozpisaniem przetargu, bo to, proszę Państwa, to jest ponad 20 tysięcy komisji wyborczych obwodowych. No i teraz tak, trzeba zdecydować, czy to będą kupowały gminy poszczególne same sobie ten sprzęt, czy będzie to zakup centralny, bo Państwowa Komisja Wyborcza obawia się tego, że jeśli scedujemy obowiązki na gminy, to gminy no, zakupią sprzęt, który będzie stosunkowo tani, a więc nie będzie to obciążeniem dla budżetu gmin. No i jakość tego przekazu może być różna. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postuluje, żeby dokonano to w formie zakupu centralnego. No i proszę Państwa, te łącza online muszą być też zabezpieczone prawidłowo. Tutaj jak gdyby współpracuje, czy prowadzone są rozmowy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No bo proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że chcecie Państwo kontrolować, jak pracuje obwodowa komisja wyborcza. No i tutaj powiedzmy jakiś średnio zdolny haker podepnie się i będzie przekazywał obraz zupełnie innej treści, na przykład jakiś film, czy jakiś brzydki film. Chodzi o to, żeby jeśli już decydujemy się na transmisję online, a ma to na celu kontrolę, żeby wybory były uczciwe, no to już ta jakość tej transmisji musi być odpowiednia i ta transmisja musi być też odpowiednio zabezpieczona. Według mnie, proszę Państwa, te transmisje online mają na celu kontrolę wyborów. Ta kontrola wyborów, prawidłowości wyborów, według mnie do tej pory, która odbywała się za pośrednictwem mężów zaufania, no wydaje się, że ona i przy zaangażowaniu prawidłowym mężów zaufania, wydaje się, że ona była wystarczająca, no ale jeśli ustawodawca uznał, że to ma być powszechna kontrola, czyli że nie za pośrednictwem mężów zaufania komitetów wyborczych, tylko powszechna kontrola, tak żeby każdy wyborca mógł sobie pooglądać, co tam się dzieje w jego obwodowej komisji wyborczej czy jakiejś innej. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko uważam, że powinno to być zrobione porządnie. Nie wiem, czy w takim pośpiechu, czy to się uda. Bo już w 2014 roku pospieszyło się aparat wyborczy z systemem informatycznym, no i co się stało? Nawalił, prawda? Stanął i zaczął się kłopot. Proszę Państwa, kolejna zmiana ważna dla wyborców, no to jest sposób zaznaczania, oznaczania, na kogo głosuje. Do tej pory było, że jest to znak X, teraz muszą być co najmniej dwie przecinające się linie, a więc co najmniej, może być więcej. I tutaj według mnie, jako prawnika, to ta kwestia powinna być absolutnie sprecyzowana w taki sposób, żeby nikt z nas i nikt z Państwa wyborców nie miał żadnych wątpliwości, jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia karty do głosowania i żeby tutaj nie było pola do interpretacji. To powinno być w sposób bardzo ściśle, precyzyjny, określone tak, żeby i wyborca wiedział, co ma zrobić i potem ewentualnie w trakcie kontroli komisja obwodowa, no i później w razie protestów wyborczych, żeby mógł to skontrolować w sposób prawidłowy sąd. Cóż jeszcze z takich zmian, które no wiemy o tym, że nastąpiła zmiana na stanowisku szefa Krajowego Biura Wyborczego i Państwowa Komisja Wyborcza wybrała panią Magdalenę Pietrzak na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Proszę Państwa, i tak naprawdę to
ja oprócz tych zmian, które, o których pisałem, o których Państwu wspominam, czyli o zmian prawnych, to jak to będzie wyglądało, jak to się potoczy, ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, będzie sprawnie, bo jestem propaństwowcem i chciałbym, żeby wybory, każde wybory były prowadzone sprawnie, szybko. Natomiast tak naprawdę to moja wiedza no jest mocno ograniczona do jakiegoś gdybania. No, prawnik nie jest przyzwyczajony do gdybania. Ma się mierzyć z tym, co jest napisane w ustawie czy w regulacjach prawnych. Tutaj naprawdę to tak, no mam, nie wiem jak wypali nabór na komisarzy, nie wiem jak wypali nabór na urzędników wyborczych, nie wiem wreszcie jak będzie wyglądała kwestia transmisji, no bo to jest wszystko niesprawdzone. Jest jeszcze pół roku, ale to stosunkowo niewielki okres czasu, dlatego że tak ogromne przedsięwzięcie, bo proszę Państwa, wybory samorządowe są ustawowo najbardziej skomplikowane. Każde inne wybory, czy parlamentarne, czy prezydenckie, czy wybory do Parlamentu Europejskiego są z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia prawnego dużo, dużo prostsze. No i teraz tak, będziemy mieli nowych komisarzy, którzy nie mają doświadczenia. Będziemy mieli, jeżeli zgłoszą się, bo tak jak powiedziałem, ponad 5 tysięcy urzędników wyborczych, a zgłosiło się do tej pory niewiele osób. Tego nie wiemy. Co będzie, to się okaże. Wybory są tak ważną rzeczą, że to powinno się jak gdyby 7 razy sprawdzić, zanim cokolwiek się zmieni, bo żeby po pierwsze to było w sposób zgodny z prawem przeprowadzone, po drugie, żeby wyborca się nie zniechęcał. No, zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wyborców przychodziło i oddawało swoje głosy. No, jeżeli raz, drugi, trzeci będzie problem techniczny czy problem organizacyjny, no to wyborca się zniechęci i zostanie w domu i tutaj będzie duży problem. Ja jestem gotów odpowiedzieć na pytania Państwa, oczywiście w ramach tego, co wiem, bo trochę wiem, ale dużo nie wiem. Także to są dosyć duże zmiany, w związku z tym ja mam nadzieję, że struktura Krajowego Biura Wyborczego i delegatury terenowe to są, przynajmniej jeśli chodzi o Lublin, to są bardzo dobrze wyszkoleni urzędnicy, którzy znają tą niszową część prawa wyborczego i naprawdę świetnie się z nimi współpracuje. To jest bardzo młoda kadra. Bardzo bym pragnął, żeby jak gdyby tutaj nie nastąpiły jakieś zmiany na gorsze. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo szkoda by było, bo oni są niezmiernie pomocni, dzień dobry, jeśli chodzi o pracę komisarzy wyborczych, no i niezmiernie pomocni, jeśli chodzi o organizację wyborów, a to jest najważniejsze dla Państwa. Że, jeśli Państwo macie jakieś pytania, to ja oczywiście będę próbował na nie odpowiedzieć. To na początek pytanie ode mnie, a później oddam już głos Państwu. Ponieważ pewnie większość z nas tutaj nie będzie kandydatami w wyborach, ale zależy nam na tym, żeby wybory były przeprowadzone w sposób sprawny, uczciwy, rzetelny. Więc jakie mamy narzędzia jako obywatele, wyborcy, jako organizacje społeczne reprezentujące tych obywateli, wyborców, jakie mamy narzędzia na to, żeby właśnie ten cel osiągnąć? Czy mamy jakieś szanse wpływu w ogóle na to właśnie, żeby te wybory były przeprowadzone w sposób uczciwy, jawny, rzetelny? To znaczy ja jestem przekonany, że te wybory będą tak przeprowadzone, no bo inaczej być nie może. No jeśli będziemy mieli rzeczywiście prawo do tego, żeby możliwość, żeby oglądać się w internecie, będziemy mieli prawo do tego, żeby kontrolować
pracę komisji obwodowych, komisji wyborczych. Wreszcie jako wyborcy będziemy mieli prawo do składania, a mamy takie prawo do składania protestów wyborczych, jeśli uznamy, że w jakiś sposób przepisy zostały naruszone. W związku z tym ja bardziej się, ponieważ proszę Państwa, co było, to jest moje zdanie, co było powodem dokonania zmian, jeśli chodzi o te struktury, bo te struktury przez wiele lat funkcjonowały i jak gdyby nie było do państwa, Komisja Wyborcza była jednym z niewielu organów państwa, co do których nie było zarzutów. Te zarzuty się pojawiły po wyborach w 2014 roku. Może rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza zbyt późno zareagowała na awarię tego systemu informatycznego, ale proszę Państwa, nie było takiej sytuacji, przynajmniej ja nie znam, żeby stwierdzono wprost, że urzędnicy, czy sędziowie, czy urzędnicy wyborczy, czy też ktokolwiek związany ze strukturami przeprowadzania wyborów, coś majstrował przy tych wyborach. Krótko mówiąc, nie znam przypadku, poza tym, że generalnie mówi się, że wybory były sfałszowane, nie znam przypadku, żeby jakaś konkretna sytuacja, gdzie nastąpiło wszczęcie postępowania karnego, gdzie by zapadł wyrok, jeśli chodzi o struktury wyborcze, no bo wiemy, że kandydaci mieli kłopoty, posłowie z listami poparcia, z fałszowaniem i tak dalej, ale to nie dotyczyło organów państwowych. No, wydaje mi się, że wszystkie te zmiany są podyktowane tym, aby ta kontrola społeczna została wzmożona, no bo suweren uważa, że te wybory ostatnie z 2014 roku nie były przeprowadzone prawidłowo. No i dlatego te zmiany, taka jak gdyby przejście z sędziowskiej kontroli wyborów na urzędniczą kontrolę wyborów. Natomiast obywatele muszą patrzeć urzędnikom na ręce, składać protesty w razie gdyby była taka potrzeba, iść z tymi protestami do sądów. Dziękuję. Teraz oddam głos Państwu według subiektywnie przeze mnie postrzeganej kolejności zgłoszeń. Proszę. Panie sędzio, dwie sprawy, które mnie notują, chyba nie tylko mnie. Proszę mi powiedzieć, co autor miał na myśli, wprowadzając ten nowy zapis o tym przecinaniu się linii na... Komu przeszkadzało, jak w ogóle... Skąd ten pomysł? Może pan coś bardziej wie, bo ja do tej pory nie bardzo mogę się doczytać i dopatrzeć. To jest jedno. A druga sprawa, brak urzędników wyborczych. Z czego to wynika? Ja chyba z tego, co gdzieś tam kiedyś przeczytałem, że urzędnik nie może mieszkać na terenie gminy, tak? I to chyba jest podstawa, prawda? No bo ja rozumiem, że chętnych spełniających warunki byłoby dużo, ale to jest... I z czego też to wynika? Czy to jest logiczne? Spróbuję najpierw odpowiedzieć na pytanie drugie. Rzeczywiście, proszę Państwa, kłopot z naborem na urzędników wyborczych polega przede wszystkim chyba jest tutaj w tej regulacji, o której Pan wspomniał, że urzędnicy nie mogą wykonywać swoich obowiązków w gminie, w której pełnią różnego rodzaju funkcje. A muszą to być osoby, które mają jakieś doświadczenie w pracy w organach samorządowych bądź w organach administracji lub przez nią nadzorowanych. W związku z tym, szczerze powiem, podejrzewam, że ewentualni kandydaci mają kłopot z uzyskaniem czy wyjednaniem, tu podkreślam, to jest moja spekulacja, z wyjednaniem zgody swoich przełożonych na to, żeby Państwa, bo w najbliższym czasie będziemy mieli 5 potężnych akcji ogólnopolskich wyborczych, bo wybory samorządowe, później wybory parlamentarne, wybory prezydenckie,
wybory do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym ci ludzie muszą być dyspozycyjni na czas wyborów. Nie będą zatrudniani przez Krajowe Biuro Wyborcze, będą oddelegowani do tych czynności. I tu myślę jest problem, bo to, że nie w miejscu wykonywania, to, że musi być pewne doświadczenie w pracy samorządowej. Tak mi się wydaje, że to jest ten problem. Natomiast no, jaka jest prawda, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast mam kłopot z pytaniem pierwszym. Proszę Państwa, nie mam bladego pojęcia, co było przyczyną zmiany tej regulacji. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydawać by się mogło krzyżyk, najprostsza rzecz, jaka może być, i nie ma pola do interpretacji, prawda? Natomiast co najmniej dwie przecinające się linie. Możemy sobie wyobrazić gwiazdkę, trójkącik, no różnego rodzaju. Jest to pewnie ogromne utrudnienie dla obwodowych komisji wyborczych i później ewentualnie dla kontroli sądowej. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, dwie komisje, pamiętam. Jedna komisja do przeprowadzania wyborów, druga do liczenia głosów. Takie mam pytanie, dosyć szczegółowe, wynikające z brzmienia właśnie chyba nowego zapisu, jeśli chodzi o skład komisji wyborczych. Mówi się, że w skład terytorialnej czy też obwodowej komisji wyborczej wchodzi 9 osób, ale i 6 osób to są reprezentanci komitetów wyborczych utworzonych przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, a pozostałe 3 osoby to reprezentują pozostałe komitety wyborcze. Nie ma tutaj czegoś takiego, że powiedzmy byłaby koalicja na przykład partii politycznej i jakiegoś lokalnego komitetu wyborczego. Rozumiem, że w świetle tego zapisu jest to no, karane tym, że nie będzie tego przedstawiciela takiego właśnie takiej koalicji w komisji wyborczej, ale czy może w innym punkcie tej ustawy jest jasno, jednoznacznie zapisane, że nie może być koalicji partii wyborczej i lokalnego na przykład komitetu wyborczego. Czy jest takie właśnie rozstrzygnięcie? To znaczy, z mojej wiedzy wynika, że takiego zakazu nie ma, chyba ustawowego, jakiegoś dodatkowego, oprócz tego zapisu, o którym Pan wspomniał. Maria Lignaciuk, Panie Przewodniczący, Panie Sędzio, cieszę się bardzo z troski Pana o te wybory, bo to tak padło, ale jednocześnie uważnie słuchając, takich parę wynotowałem sobie takich niuansików. Wybory 2014, mówił Pan, serwery. A gdzie one były? Dalej. Kamery, problem z kamerami. W każdym autobusie komunikacji miejskiej nowej u nas w Lublinie jest 10 kamer. Jest wszystko nagrywane w systemie HD i online jest widoczne. Myślę, że nie jest to wielki problem. Teraz dalej. Gwiazdka, ptaszek. Moim zdaniem, Panie Sędzio, liczy się intencja tego, co głosuje. Co on narysuje, czy kwiatek, czy gwiazdkę, czy to. Ja wiem, że dla interpretacji jest dobrze toczyć, bić pianę o nic. Jeżeli ktoś zaznaczył właściwie daną kratkę, to nie jest to problemem. A zaznaczę również, że ja od wielu lat uczestniczę również w komisjach wyborczych i zawsze jest z tym problem. Czy te dwie linie się prosto przecięły, czy może się zawinęły? Po co tym dyskutować? Jeżeli w tej kratce jest coś, co pokazuje intencję, to dla mnie nie ma dyskusji. I na koniec taka ciekawostka. Mój brat raz w życiu był w komisji wyborczej na głębokiej prowincji, we wsi. Odbyło się głosowanie i po głosowaniu pani kierownik szkoły mówi tak: panie Józefie, tu masz pan parę złotych, jedź pan do sklepu, przywieź pan co trzeba, my to policzymy. A później tam bocznymi drogami to tak nie łapią, dzisiaj sobie wszyscy wrócicie do domu. I na to w ramach
tak zwanego dokładnego sprawdzania, jak to liczy i dlaczego. I na koniec może trochę co do tych wyroków sądu, bo pan wspomniał, że nie było i tak dalej. Przecież pamiętamy z ambasad i tak dalej, po kilkaset, nawet tysiące kart jakichś dziwnych znalezionych i tak dalej. Czy coś z tego wynikło? I sarkazm na koniec, przepraszam za to. A może sędzia był roztargniony? Przepraszam, a pytanie? Nie było pytanie, to jest takie ogólne do tych, myślę, że pan się ustosunkuje tym zdaniem do tego. Proszę pana, pan złożył oświadczenie na temat swojej oceny poprzedniego systemu wyborczego. Ja nie śmiem tego komentować. Pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie, może no, jasne dla wszystkich, ale na przykład dla mnie nie, więc zapytam. Wracam jeszcze do tego zapisu o składach komisji wyborczej, że wchodzi tam 6 osób reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicję partii politycznych i tu jest taki zapis, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do Sejmu. A jeśli nie wybrano z jakiejś partii politycznej w ostatnich wyborach nikogo do akurat sejmiku województwa albo posłów do Sejmu, na przykład to będzie SLD czy Partia Razem, czy to znaczy, że te partie nie mają prawa wystawić swoich przedstawicieli do komisji wyborczej? Powiem tak, zapis, skoro ustawodawca wymienia osoby, które, czy członków, czy powiedzmy jakieś podmioty, które mogą być, to tylko mają prawo. To tylko one mają prawo, żadne inne. Z tyłu ktoś może? Wie pan co, powiem tak. Nauczono mnie przez lata, że jako sędzia ja nie dyskutuję nad prawem, ja je wykonuję. Od dyskusji nad prawem jest parlament. Sędzio, chciałem dopytać się o jedną kwestię, która co prawda nie zmieniła się według mojej wiedzy w kodeksie wyborczym. Nie wiem, czy przez to pytanie będzie łatwiejsze, czy wcale nie. Chodzi mi o koszty finansowania kampanii. Kodeks bardzo rozsądnie wprowadził limity kwotowe, uzależnione od liczby mieszkańców, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Określając kwoty tak naprawdę, do jakiej kwoty kandydat, na przykład na prezydenta, czy też radni, mogą wydatkować środki pozyskane przez komitet na kampanię wyborczą. Te limity przez część kandydatów są bezkarnie przekraczane. To wielokrotnie. Czasami są to przekroczenia kilkukrotnie. Jest to bezkarne, ponieważ te kwoty nie znajdują się w zestawieniu wydatków komitetu. Są albo to po prostu wydatki dokonywane bez faktur, lub też te faktury są ukrywane. I teraz moje pytanie, czy istnieje możliwość pana opinii, aby inny komitet lub też inny podmiot w trakcie trwania kampanii wnioskował do komisarza wyborczego o to, aby w trybie niejako postępowania zabezpieczającego zakazał danemu kandydatowi publikowanie dalszych materiałów wyborczych, jeżeli uprawdopodobni się, że już poczynione wydatki przekroczyły określony limit? Według mnie nie ma takiej regulacji i tutaj się, jak pan słusznie zauważył, niewiele zmieniło. To oczywiście te sygnały płynące od innych komitetów, czy od konkurentów politycznych powinny być brane pod uwagę potem przy ocenie i przy przyjmowaniu sprawozdań finansowych, jeśli chodzi o te kwestie związane z kampanią wyborczą. Natomiast no, komisarz wyborczy to jest też tak, że my nie mamy instrumentów do sprawdzania pewnej rzeczy. Podam przykład. Jest kandydat narodnego, który podaje nieprawdziwe informacje co do swojej karalności. Podaje, że nie był karany, okazuje się, że był karany. I teraz tak, ja proszę
sam nie mogę, zanim nie nastąpi prawomocne skazanie, nie mogę wygasić tego mandatu. Mimo tego, że powiedzmy moja wiedza wskazuje na podejrzenie, że te dane były nieprawdziwe. Zawiadamiam prokuraturę i tyle. I nic się nie dzieje. To może dopytam tutaj w takim razie, jeśli jako obywatele zauważymy, że jakiś kandydat naszym zdaniem właśnie przekracza ten limit wydatków na kampanię, to jakie mamy instrumenty jako obywatele, co możemy zrobić? Proszę Państwa, proszę zawiadamiać prokuraturę, bo to są kwestie, które przekraczają normy określone w kodeksie karnym jako przestępstwo przeciwko wyborom, wykroczenia. Pytania? Chciałem zapytać w związku z tym problematycznym krzyżykiem, kwiatuszkiem, który można jeszcze do tego skreślić i ewentualnie w innym miejscu postawić znaczek, czy w związku, żeby zapobiec takiej sytuacji, czy możemy na wysokości naszego głosu na przykład zrobić dopis typu, że to jest mój głos, czy coś w tym sensie, żeby to utrudnione było ewentualne fałszowanie? To znaczy, proszę Pana, proszę Państwa, no wybory są tajne i nie podpisujemy karty głosowania. Proszę? To znaczy, proszę Państwa, czym? Tutaj pan, ja rozumiem. Proszę Państwa, problem polega na tym, że niejasna regulacja prawna daje pole do tego, żeby interpretować, czy dany głos jest ważny, czy nie. I jest to kłopot dla wojewódzkich komisji wyborczych, nie dla komisarza, nie dla Państwowej Komisji Wyborczej. Bo to w obwodowych, tych najniższych, najniższym szczeblu organizacji wyborczej, to ludzie muszą zdecydować, czy dany głos jest głosem ważnym, czy nie. I później to wszystko opisać w protokole, prawda? Proszę Państwa, ja wiem, że no bo jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy idealni. Wiem, że pewnie jakieś pokusy do tego, żeby, jak to pan powiedział, dosypać trochę głosów, pewnie są, no, ale to po to jest ta komisja, po to są mężowie zaufania, żeby patrzeć na ręce tym przedstawicielom komisji. Nie jechać po flaszkę, jak to pan powiedział, tylko po prostu siedzieć i patrzeć na ręce. Jeśli ktoś nam powierza kontrolę nad wyborami i jesteśmy mężem zaufania, już nie mówię o tych członkach obwodowych komisji wyborczych, no to siedźmy i patrzmy na ręce tej komisji. Bo to jest w demokratycznym państwie jedyny sposób na to, żeby właśnie dosypywania tych głosów nie było. Panie sędzio, chciałem spytać o kwestię finansowania organizacji wyborów. Czy coś w tej budżecie się zmieniło, ewentualnie czy są szanse? To znaczy, proszę Państwa, no brakuje 600 milionów złotych. Bo proszę Państwa, podwójne komisje wyborcze to jest podwójny koszt aparatu wyborczego, czyli komisja do kontroli wyborów i komisja do liczenia głosów. Proszę Państwa, podwójna ilość komisarzy wyborczych to też jest podwójny koszt dla podatnika, no i spory wydatek, który ponosimy mamy ponieść na ten system informatyczno-telekomunikacyjny, który pozwoli na transmisję wyborów. Pan powiedział, że no w komunikacji różnego rodzaju autobusach są kamery. Oczywiście są, ale proszę zwrócić uwagę, że to autobus czy bus to jest jakieś tam małe pomieszczenie i to kupił sobie właściciel tego busa. Natomiast za te wszystkie kamery, które będą zainstalowane w obwodowych komisjach wyborczych, to nie zapłaci państwo, tylko ja zapłacę, pan zapłaci, pani zapłaci. Podatnicy zapłacą. Czyli ten koszt wyborów jest znacznie większy. Jest zapewnienie rządu, że te pieniądze będą i zakładamy, że te pieniądze będą. Monika 7.
Wizdar z Wydziału Politologii UMCS. My się tu z koleżankami zajmujemy samorządem w sposób praktyczny. Ostatnio popełniłyśmy nawet taką książkę Koabitacja na poziomie gminnym, gdzie to jest książka na podstawie badań w terenie, czyli po całej Polsce jeździłyśmy i różne problemy samorządu jakby dostrzegłyśmy. Między innymi jeżeli chodzi o wybory, gdzie na przykład jeden z radnych jednej z gmin wiejskich powiedział nam, że do referendum ludzie nie przychodzą, dlatego że boją się, że urzędnicy doniosą wójtowi, kto był, bo zazwyczaj idą ci, którzy są niezadowoleni. Jeżeli chodzi o kamery, to też sesje rad, pytałyśmy o sesje rady, jak mieszkańcy obserwują. Mieszkańcy zazwyczaj nie przychodzą na sesje, jest ich niewielu. Natomiast z takich praktycznych względów czasami sesje rady nie są nagrywane, mimo że zarówno radni opozycji, jak i radni przychylni wójtowi no chcieliby tych kamer, ale po prostu z takich praktycznych względów, bo gmina jest na przykład zbyt uboga, zmieniają, na przykład są w różnych świetlicach te sesje rady. W związku z czym no, nie ma tych kamer, albo po prostu ludzie sobie ufają i nie ma takich potrzeb. I teraz to są takie uwagi, jakby jeżeli chodzi o kamery i na przykład referendum. Natomiast ja to tutaj się zastanawiam nad właśnie tymi kamerami, bo nie sądzę, żeby mieszkańcy siedzieli i oglądali, ale może właśnie któryś z organów wykonawczych, na przykład organ wykonawczy, może się pokusić o siedzenie i oglądanie online. Ja się zastanawiam nad tajnością tych wyborów. To znaczy ktoś weźmie kartkę, złoży ją i wrzuci do przezroczystej urny. No i ta kartka może się otworzyć, prawda? Więc chyba trzeba by dodatkowo koperty. Więc zastanawiam się, jeżeli ktoś chce mieć tutaj taką kamerę, więc zastanawiam się, czy ustawodawca przewidział koperty. To znaczy, pewnie się nad tym zastanawiam, ale z tego, co wiem, znaczy ja rozumiem pani troskę, bo nie jest pani pierwszą osobą, która pyta o to, czy będzie zachowany wymóg tajności. Ale też pytali mnie ludzie o to, czy nie będzie obawy wyborców, że przyszli, czy nie przyszli na te wybory. Proszę państwa, ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o sam akt głosowania, to tutaj nie mam obaw. Ja osobiście też nie mam obaw, że no tutaj z tego powodu, powiedzmy, wyborcy będą się krępowali, nie przyjść, czy przyjść, czy... Wydaje mi się, że bo tu pani wspomniała, że pewnie ludzie nie będą oglądać, ale może ktoś być, kto będzie oglądał. Ja patrzę na to z punktu widzenia praktycznego. Nie mam obaw co do tego, że ludzie będą się bali. Bo nie, bo już się w Polsce ludzie nie boją. Natomiast z punktu widzenia praktycznego dla mnie, czy na przykład dla prokuratora, jeśli jest jakiś zarzut fałszerstwa, no to na przykład często spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś może powiedzieć, że jak to? Przecież ja nie brałem udziału w głosowaniu, to ktoś za mnie tam podpisał i ten głos został dorzucony. No to wtedy łatwo nam jest prześledzić, prawda? Bo ta transmisja będzie rejestrowana. Czy taka osoba, czy ta osoba tego dnia była w lokalu Państwowej Komisji Wyborczej, Powodowej Komisji Wyborczej. W związku z tym ja myślę tak, że my wyborcy nie mamy, nie będziemy się bali pójść, zagłosować czy nie pójść. Bo to nasz wybór. Bardzo bym chciał, żebyśmy chodzili zagłosować. Natomiast no jak gdyby może być to przydatne dla celów już kontroli sądowej czy prokuratorskiej, czy nie zostało popełnione przestępstwo, czy nie, tutaj nie ma. To jest na tak. Natomiast rozumiem te obawy, ale wydaje mi się, że już pora porzucić te obawy. Trzeba przychodzić, głosować i nie bać się. To ja? Z tyłu tutaj pan się zgłasza?
Dziękuję. Piotr Jarzyna, Kukiz 15. Panie sędzio, chciałem trzy pytania zadać. Pierwsze to jaki jest taki ostateczny termin wyboru tych komisarzy i urzędników wyborczych, bo jak sam pan stwierdził, szczególnie jeżeli chodzi o urzędników, to tłumów chętnych nie ma. I co w sytuacji, jeżeli do tego ostatecznego terminu nie zostanie zbierana odpowiednia ilość osób? Druga rzecz, wspomniał pan, że urzędnicy wyborczy nie mogą być członkami partii. A co w sytuacji, jeżeli mówimy o stowarzyszeniach, w tym stowarzyszeniach reprezentowanych w Sejmie? I ostatnie pytanie dotyczące tego, czy według pana wiedzy jest już jakiś plan kampanii reklamowej zachęcającej obywateli do uczestnictwa w wyborach samorządowych? No i przede wszystkim tego, żeby ta kampania uczyła obywateli, jak brać udział w takich wyborach, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, jak była w ostatnich wyborach. No, chodzi mi tutaj o, powiedzmy, tą pierwszą stronę, nie będę rozwijał tematu, wszyscy wiemy, o co chodzi. Dziękuję. Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, że nie będzie urzędników wyborczych. Ustawodawca też nie przewidział sytuacji, że nie mogą być wybrani komisarze wyborczy. Powiem szczerze, że ja spodziewałem się, że wybór tych komisarzy nastąpi szybciej. Ale, bo to jest tak, wykonuję swoją funkcję jako pełniący obowiązki komisarza, bo uważam, że tak powinienem robić, prawda? Bo kiedyś Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra sprawiedliwości wybrała mnie tym komisarzem wyborczym i do momentu, dopóki nie przyjdzie czterech nowych komisarzy, ja muszę, przecież toczą się akcje wyborcze, nie wiem, czy Państwo wiecie, no, wybory uzupełniające, referenda lokalne. Cały czas delegatura Krajowego Biura Wyborczego i ja mamy co robić. No i czekam na tych swoich następców. Kiedy oni będą? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo to na wniosek ministra spraw wewnętrznych wyboru dokonuje Państwowa Komisja Wyborcza, jeśli chodzi o komisarzy. Rekrutacja, jak Państwo widzicie, jest no, rozpoczęta, o tak powiem. Natomiast do jej zakończenia jeszcze no, daleko, no może to będzie przyspieszone, no, ale to tylko i wyłącznie przyspieszenie może wynikać z tym, jak się zgłoszą chętne osoby. Tak jak powiedziałem, ustawodawca nie przewidział planu B. Co będzie, jak nie będzie tych urzędników? No pewnie, kiedy się okaże, że ta procedura, czy nie wybrano tych urzędników, czy wybrano ich bardzo mało, no to ustawodawca jeszcze będzie mógł zadziałać i zmienić przepisy, czy wprowadzić jakiś plan naprawczy. Natomiast kwestia edukacji. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo, czy Państwo wiecie, że Państwowa Komisja Wyborcza przez ostatnie pół roku co najmniej prowadziła konsultacje do tego, jak ma wyglądać karta do głosowania, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Kontaktowała się z różnego rodzaju środowiskami. Pracownicy, delegatur jeździli do instytucji społecznych i administracyjnych, spotykali się. I myślę, że zostanie wypracowany jakiś konsensus, żeby nie było tej nieszczęśliwej książki, choć część ludzi jest za tym, żeby była książka. Bo rzeczywiście to był kłopot. No ale pamiętajmy o tym, że kolejność na listach jest losowana. W związku z tym po prostu no, musimy uważnie czytać. Pewnie akcja edukacyjna przez Państwową Komisję Wyborczą przed wyborami będzie na pewno Państwowa Komisja, bo wiem, że takie zamierzenia są rozważane i pewnie będą zrealizowane. Czy ona będzie dostateczna, tego nie wiem, wie pan. No, nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie.
nie mogą być ani członkami partii, ani nie mogą być zaangażowani politycznie. Tu jeśli chodzi o kandydatów na urzędników wyborczych. Krótko mówiąc, muszą być apolityczni. Chodzi, tak mi się wydaje, że ustawodawcy chodziło o to, żeby no, ten aparat wyborczy był absolutnie odpolityczniony. Czy to się uda? Nie umiem panu na to pytanie odpowiedzieć. Proszę bardzo. Grzegorz Cybulski, Biała Samorządowa. Takie pytania nurtują mnie cały czas te komery. Czy ustawodawca z mądrości, mówię się, uwzględnił, jaki to ma być kadr, co w nim ma się znajdować, co ma być w planie, jaka ma być ilość tych kamer. No i już nie będę składał żadnych oświadczeń, bo... To znaczy mamy obowiązek, to tak nas uczą na Wydziale Prawa, że ustawodawca jest racjonalny. Natomiast i takie założenie musimy przyjąć. Natomiast ustawodawca ustawowo nie określił jakości. Ja myślę, że uregulują to jakieś przepisy może wykonawcze. No nie mam pojęcia, bo to jest rzecz nowa. Po raz pierwszy przeprowadzona w wolnej Polsce. No ja mam nadzieję, że tutaj Państwowa Komisja Wyborcza, prowadząc rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych, zabiega o to, żeby to był centralny przetarg. Tu nie chodzi o to, tu chodzi też o pieniądze, ale chodzi też o jakość. No, jestem przekonany, że jeśli będzie to w ramach ogólnopolskiego przetargu, to warunki przetargu zostaną tak określone, że jakość tych transmisji będzie no, co najmniej dobra. Nie dopuszczam myśli, żeby to były kamery po 100 zł. Takiej myśli nie dopuszczam. Ja rozumiem, że to będzie kadr, kamera będzie ustawiona w taki sposób, żeby po pierwsze obejmowała całe pomieszczenie komisji, natomiast nie może obejmować miejsca, gdzie dokonujemy wyboru, prawda? No bo to jak gdyby byłoby naruszenie tej zasady tajności. Natomiast no, wydaje się, że powinna obejmować swoim kadrem miejsce pracy komisji i miejsce oddawania głosów. Nie widzę tu zagrożenia dla tajności, dlatego że skoro ja wychodzę już z parawanu, składam głos, będę pamiętał o tym, że jest ta transmisja, w związku z tym no, tak go złożę, żeby on do tej urny został włożony i nie można było sprawdzić, na kogo ja głosowałem. Natomiast ustawowo nie ma takich regulacji. Widzę kątem oka, że pani doktor się zgłasza. Katarzyna Kuczejkowska, też Zakład Samorządów na Wydziale Politologii UMCS. Ja mam pytanie odnośnie ciszy wyborczej. W tych wyborach 2014 roku mieliśmy do czynienia z bardzo dużą brutalizacją, szczególnie w mediach społecznościowych. I jaki jest pana stosunek do ciszy wyborczej? Czy nie powinniśmy jej znieść? To już jak gdyby zupełnie mój prywatny pogląd. Uważam, że ta cisza wyborcza to jest iluzja, bo skoro ona jest grym, bo tak, jeśli zakładamy, że ona jest i stwierdzamy naruszanie tej ciszy wyborczej, no to powinniśmy to ścigać z całą konsekwencją, aż do momentu, kiedy ona nie będzie naruszana. No ale jeżeli jak gdyby przymykamy na to oczy, to jak gdyby to jest trochę kompromitujące dla aparatu państwowego i dla aparatu wyborczego. W związku z tym wydaje się, że no, osobiście uważam, że ten zapis powinien być zmieniony. Jeszcze pytanie takie praktyczne, no w zakresie trochę przewidywania.
Jakby pan sędzia wyobraża sobie, czy przewiduje przekazanie głosów z jednej komisji wyborczej do drugiej. Może nie tyle przekazanie, no bo przekazanie to się odbywa, że pieczętują urnę, protokolarnie jest przekazywane o tej godzinie 21, czy wkrótce potem, i ta komisja do spraw ustalania wyników wyborów ustala te wyniki wyborów. Czy należy się spodziewać, że ta komisja do spraw ustalania wyników wyborów będzie działać w tym samym lokalu, gdzie była właśnie organizacja wyborów, czy jednak gdzie indziej? Jeśli w tym samym lokalu, no to powiedzmy, to jest chyba logiczne i dobre, no bo ten mąż zaufania z pierwszej komisji przechodzi do drugiej i dalej pilnuje, żeby wybory były uczciwe. Czy można się spodziewać jednak no, jakichś innych rozwiązań? Nie, no tutaj to ja sobie, znaczy nie, to oczywiście ta druga komisja będzie funkcjonowała w tym samym miejscu i w tym samym lokalu. Nie widzę żadnej możliwości prawnej, żeby to było w innym miejscu. Tutaj jak gdyby ustawodawca wykazał troskę o komfort pracy komisji, no bo po tylu godzinach pracy pewnie ta pierwsza komisja będzie zmęczona i wtedy przyjdzie liczyć głosy, wypoczę ta druga komisja. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby nastąpiło przemieszczanie się i urny wyborczej i do jakiegoś innego lokalu. Nie, to nie jest prawnie dopuszczalne. Nawiązując do pytania mojego poprzednika, czy w takim razie mamy rozumieć, że komisja, która będzie liczyła głosy, jej praca będzie również nagrywana i odtwarzana w internecie? Czy ta komisja może sobie na przykład pozwolić na to, że zabierze urnę i schowa się za parafanem, gdzie myśmy zaznaczali, dokonywaliśmy wyboru? Nie. Oczywiście nie. Oczywiście będzie transmisja z pracy komisji, która liczy głosy. Pozwoli to nam ocenić, tak mi się wydaje, tak sobie to wyobrażam, no, czy nie ma właśnie wychodzenia z gdzieś tam zabierania jakichś dokumentów poza lokal komisji. Nie. Tutaj jak gdyby nie ma takiej możliwości, to znaczy prawnie nie ma takiej możliwości, ale pamiętajmy, że wszystko, co robimy, również wybory, to robią tylko ludzie. Jeszcze przepraszam, się nie przedstawiłem, Sławomir Ćwik, Nowoczesna. Tak chciałem niejako dokończyć ten temat techniki, czyli głównie kamer. Jesteśmy jak najbardziej za wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań, łącznie z głosowaniem przez internet. Ale te rozwiązania, które teraz zostały przewidziane, po pierwsze, one są niedopracowane. Być może faktycznie będzie rozporządzenie wykonawcze, ale na pewno powinno być to zrobione odpowiednio wcześniej, żeby faktycznie cały aparat państwa i samorządu mógł się przygotować do takich wyborów. Tutaj będzie to za wcześnie. Tutaj te moje obawy, które wynikają z tej sytuacji, która istnieje, że zostało na pół roku, mamy tyle niewiadomych, nad tyloma kwestiami się zastanawiamy. Nabór urzędników wygląda tak, jak pan sędzia powiedział. Czy w tej sytuacji nie istnieje ryzyko, że być może wybory będą musiały być przełożone w czasie? Dlaczego też jakby nasuwa mi się ta myśl? Bo oczywiście ustawodawca może znowelizować jeszcze raz kodeks wyborczy, ale w nawiązaniu do, o ile dobrze kojarzę, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie powinno to następować na krótko przed terminem wyboru. Teraz, jeżeli nawet byłaby dokonana nowelizacja, to na pewno mogłoby to być zakwestionowane jako w okresie zbyt krótkim przed wyznaczonym terminem wyborów. A nawiązując jeszcze do kwestii kamer, no jest to tylko urządzenie. Na pewno, biorąc pod uwagę ilość lokali wyborczych, nawet jeżeli to będzie centralne zamówienie, będzie to wykonywała profesjonalna firma i będzie to profesjonalny, dobry sprzęt, to musimy liczyć się z tym, że część tych urządzeń przestanie działać, część łączy zawiedzie i utracimy transmisję, w części lokali przez dłuższy czas może nie być nagrywane akty wyboru dokonywane przez społeczeństwo lub też nie będzie on dostępny. I
czy ustawodawca lub też Państwowa Komisja Wyborcza zastanawiała się, jaki jest niejako ten próg bólu, a więc kiedy protest wyborczy może być uznany za zasadny i na przykład głosowanie w danej obwodowej komisji będzie musiało być, nie wiem, czy powtórzone, czy uznane głosy za nieważne, jeżeli nie będzie zachowany wymóg transmisji przez internet, nagrywania, podobnie. To tu już jak gdyby tak, powiem szczerze, trochę mnie pan ciągnie za język, żebym trochę pospekulował. Ale ja spróbuję najpierw odpowiedzieć na tą część pytania dotyczącego konkretnie, jak się ma sytuacja z tymi urzędnikami wyborczymi. Proszę Państwa, 5,5 tysiąca urzędników powinno być. Do poniedziałku, do 5 marca zgłosiło się w całej Polsce 70 kandydatów. Jest po prostu, nie ma chętnych. Co będzie, nie wiem. Co będzie, proszę pana, jeżeli zawiedzie system? Ano to będzie taka, podejrzewam, sytuacja troszkę podobna do tej, która miała miejsce w 2014 roku. Czyli po prostu Państwowa Komisja Wyborcza w tym pierwszym przypadku, jeśli chodzi o poprzedni rok, wybory, podjęła decyzję o liczeniu na piechotę tych głosów. A tutaj, szczerze powiedziawszy, podejrzewam, że będzie to pole do protestów wyborczych, jeżeli okaże się, że z danego lokalu wyborczego ta komisja, ta transmisja była albo nie dotyczyła całości aktu głosowania, czyli całego dnia, albo była, bo oczywiście pan ma rację, że awarie będą. Że awarie będą, bo to jest tylko i wyłącznie sprzęt. Czy przewiduje się, powiedzmy, dwie kamery, trzy kamery? Nie umiem, wie pan, mój problem polega na tym, że jeśli chodzi o kwestie informatyczne, to tak słabo. Moja córka lepiej, ale ja słabiutko. Ja sobie po prostu staram wyobrazić też jako wyborca, no, czy jako przedstawiciel organu wyborczego, że no powinno być co najmniej dwie kamery, prawda? No, bo to jest tylko urządzenie, które w każdej chwili może się zepsuć. No, a co będzie, jak nie będzie prądu? No bo będzie wichura akurat. No też może być dramat. W związku z tym, to jak gdyby odpowiedź na pytanie pana, co będzie, jak zawiedzie system? Nie wiem. Nie wiem. Na pewno będą protesty. A protesty będzie... I kwestię protestów no, będzie rozpoznawał sąd, prawda? No, w związku z tym będzie ogromnie utrudniona ocena, bo skoro ktoś powie, że no, nie głosował, a tej transmisji nie było, a powinna być, to być może trzeba będzie nakazywać powtórzenie wyborów w poszczególnych obwodach. Ostatnie dwa pytania już może. No to ja jeszcze z tymi kamerami, to dosyć popularny temat teraz. Czy brak transmisji, czyli ograniczenie jawności wyborów, będzie podstawą do przerwania wyborów, czyli praktycznie, czy zgłaszać to na policję? I drugie pytanie, czy pójdę sobie elegancko na wybory, wezmę kartę do głosowania, skreślę odpowiedniego kandydata i jeżeli będę miał przypadkiem przy sobie nożyczki, czy popełniać wycinanki i pozostałe kwadraciki, możemy usunąć i będzie to głos ważny, czy tego nie robić, bo będzie to głos nieważny? To znaczy, jeśli chodzi o żartobliwe drugie pytanie, to oczywiście taki głos z wycinankami nie będzie głosem ważnym według mnie, ale wie pan, to uchwałę podejmie obwodowa komisja wyborcza. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię dotyczącą braku transmisji, na pewno trzeba zawiadamiać na bieżąco urzędników wyborczych, czyli komisarzy wyborczych, biura wyborcze i to Państwowa Komisja Wyborcza będzie reagowała na bieżąco. Bo chyba sam brak transmisji nie jest przestępstwem. Bo oczywiście ma pan rację, tylko jest coś takiego w prawie jak siła wyższa. No bo jeżeli się urządzenie zepsuje, a
nie ma śladu na to, żeby ktoś przy nim majstrował, no to po prostu no, się zepsuło. Jak będziemy mieli podejrzenie, że ono się zepsuło celowo, jak to było na Rancho, prawda, w trakcie debaty wyborczej, nie wiem, czy państwo oglądaliście, że po prostu mąż kandydatki wynajął dwóch oprychów, którzy przecięli jakieś tam kable łączące miejsce debaty z prądem. No i w związku z tym, oczywiście, jeżeli dostrzeżemy, jeżeli będziemy mieli informację czy podejrzenie, że jakaś nieprawidłowość występująca w trakcie wyborów została spowodowana przez ludzi w sposób zawiniony, reagujmy, idźmy na policję, idźmy do prokuratorów. Jeśli uznamy, że no jest awaria, o której powiedzmy nie wie ktoś, kto nadzoruje wybory, dzwońmy do niego, zawiadamiajmy, alarmujmy, no bo to jest jak gdyby nasz sposób na kontrolę wyborów taką obywatelską. Kinga Stefańska, Klub Młodych Kukiz 15. Ja chciałam zapytać, czy aby startować do Rady Miasta, trzeba być zameldowanym w danej gminie, czy wystarczy być zamieszkanym? Polecam lekturę kodeksu wyborczego. Tam pani znajdzie odpowiedź. Proszę pani, nie. Ja chętnie odpowiadam na tematy, które nie są wprost uregulowane w ustawie. Natomiast no, tam po prostu zajrzyjmy do ustawy. Dziękujemy. Nie ma pytań więcej. Proszę wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej i tam jest tekst jednolity z zaznaczeniami, które przepisy weszły teraz w życie, które przepisy wejdą w 2019 roku. Bardzo czytelne. Można sobie pobrać. Dziękujemy, dziękuję za udział, dziękuję panu sędziemu, że zechciał wziąć udział w naszym spotkaniu. Osoby, które są zainteresowane tematyką, problematyką wyborów i które chciałyby wspólnie z nami przyglądać się temu, jak będzie wyglądać procedura wyborcza, też jak będzie przebiegać kampania wyborcza na terenie Lublina, to zachęcam do współpracy z Fundacją Wolności. Można nas znaleźć chociażby na Facebooku bez problemów. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że przed nami teraz wytężony okres tego, żeby się przyglądać, angażować i weryfikować, jak zmierzyć się tak, z tym, co nas teraz czeka. Dziękuję bardzo państwu za spotkanie, bo to przyznam się, że to jest takie moje nowe doświadczenie, bo pod koniec pracy jako komisarz zdobywam też również nowe doświadczenia, bo spotkałem się z państwem. Jest mi ogromnie przyjemnie, że państwo mnie zaprosiliście, że państwo wzięliście udział w tym spotkaniu. I mam taką prośbę. Nie siedźmy w domach, nie bójmy się, idźmy do wyborów, bo proszę państwa, no, żeby to było więcej tych procentów, jeśli chodzi o frekwencję, bo to proszę państwa, to my decydujemy o tym, kto w tym kraju podejmuje najważniejsze decyzje. No jeżeli będziemy siedzieli w domu, a później kontestowali, że co oni tam wyprawiają w tym parlamencie, czy w ogóle władza, no to skoro nie wzięliśmy udziału w głosowaniach, nie wzięliśmy udziału w wyborach, no to możemy mieć pretensje tutaj włącznie do siebie. Także bardzo serdecznie apeluję o udział w wyborach. Dziękuję bardzo.